Dzień dobry kochani, w niedzielę zaczynamy nowego vloga. My gdzieś jedziemy, jeszcze nie wiemy do końca gdzie, ale zabieram was ze sobą, coś tam na pewno uda mi się nagrać. Dobra kochani, dotarliśmy na miejsce, przez całą drogę się nie odzywałam, no bo no same nudy, dzieci też zasnęły sobie, więc są wypoczęte, ostatnio wcześniej rano wstają, no to taka drzemka była po 5 minutach właśnie w aucie i jesteśmy w Łodzi, bo idziemy na Górkę Rudzką, nie wiem czy kojarzycie, nigdy tutaj nie byliśmy, jest chyba taki tor saneczkowy, no podobno jest po prostu bardzo ładnie, więc idziemy, pokażę wam jak już dojdziemy, bo tak szczerze mówiąc do końca nie wiem czy idziemy w dobrą stronę. Proszę, tutaj chłopaki idą, musimy pod górkę podejść. Mam nadzieję, że to jest to miejsce i że dobrze tutaj trafiliśmy i że szybko dojdziemy w miejsce. Tutaj dziewczyny coś nagrywają, zdjęcia robią. No, więc tak, lecimy. Dobra, chyba idziemy w dobrą, kochani, stronę. O, wow, a wysoko. I niebo jest przecudowne. Raz kolejny na naszej wycieczce. Pogoda dopisuje. No. A tuż jest ten tor? Tak, chyba co nie, czy ja tam? Tak, już widzę. No. Więc jeżeli ktoś jest tutaj z Łódzkiego, macie blisko, to tutaj macie taką kolorową, jak jest w górach. Dużo bliżej. I naprawdę spoko, odwrócę. O, widzicie? I tutaj się zjeżdża. Tam właśnie kogoś wciąga. Ale to byśmy musieli iść tam, żeby zjechać. No, to musimy się wrócić. Dobra, musieliśmy zejść. Idziemy tutaj kawałek dalej. No i tam będzie właśnie można zjeżdżać, tak? No, będzie fajnie. No dobra, muszę też jakieś urywki na TikToka nagrać, bo chyba zrobię taki mini szybki haul na TikToku. Zobaczymy, może to się sprawdzi. No trzeba kombinować. Tak, ciągle coś nowego. Dobra, jesteśmy już kochani w kolejce. I czekamy. Postaramy się wam coś nagrać, jak będziemy, co nie? Jechać. Dobra, kochani, jesteśmy już. Tutaj wjeżdżamy jeszcze pod górkę, więc wam coś nagram. A tam jest Dawid ze Staśkiem, więc jedziemy. Naprawdę spoko. I się okazało, że Stasiek nie płaci, więc pójdziemy i żeby zwrócili kasę, bo do 7, chyba do 7 roku życia czy któregoś dziecko nie płaci. Dobra, bo będziemy zjeżdżać. No dzień dobry, witam się po... Chyba kilka dni nie nagrywam, tak mi się wydaje. Ostatnio bardzo polubiłam tą bluzę z Oceans Apart i cieszę się, że mam suszareczkę, że można wszystko wyprać w jeden dzień, wysuszyć. No może nie w jeden, zawsze nie robię aż tak, że w jeden dzień, na wieczór zawsze jakoś tak wstawia się. Ale dobra, mniejsza z tym, ja się maluję, bo muszę skoczyć w kilka miejsc, tak w trzy. Najpierw muszę podskoczyć na chwilkę do pracy. Później muszę jechać na miasto. No, więc na razie tak sytuacja wygląda. A, i później muszę jeszcze wydrukować potwierdzenie wpłaty, bo u nas jak na wycieczkę się wpłaca przez konto, to musi być też potwierdzenie, ale sobie dałam za dużo trochę tego kremu. Musi być potwierdzenie, to jest ten krem z La Roche. Musi być właśnie potwierdzenie wpłaty, a my nie mamy drukarki i ja naprawdę grubo myślę o jakiejś drukarce, nie jakiejś drogiej. Ale chyba wolałabym podłączenie pod telefon, żeby można było wydrukować. Nie wiem, muszę się rozejrzeć i zainwestować, bo coraz częściej po prostu tej drukarki potrzebuję, czy do szkoły, czy właśnie gdzieś tam no, trzeba coś wydrukować, jakąś umowę na YouTubie, czy coś. No, często jest ostatnio potrzebna, a nie chce mi się jeździć na miasto albo do kogoś się prosić, czy mi, wiecie, wydrukuje, więc chciałabym mieć drukarkę w domu, pod ręką. Jeżeli macie taką, której nie trzeba do kompa podłączać, bo coś nam się ostatnio z laptopem stało, to dajcie mi znać, żebym mógł właśnie przez telefon sobie łatwo, szybciutko wydrukować bez żadnych jakichś problemów, bo też nie lubię się tak pierniczyć z tym wszystkim. Lubię jak wszystko idzie sprawnie i fajnie. Więc jeżeli macie taką do polecenia, to koniecznie mi polećcie. Dobra, ja się umaluję i to jak mówiłam, lecimy i zabieram was ze sobą. Nagramy sobie dzisiaj vloga, dokończymy go po prostu i tak, pogoda jest po prostu przepiękna, no i chłopcy mają wolne, ja wczoraj byłam w pracy, zostałam chwilę dłużej i dlatego dzisiaj mam wolne i mogę się nimi też zająć, żeby Zuzi tam nie truć, bo Dawid się ostatnio gorzej czuje, coś tam go wzięło jakieś, nie wiem, przeziębienie czy coś, więc musiałabym zawozić do Zuzi. Cześć kochani, nawet nie klikałam, zapomniałam, że mam ustawiony na rękę, wiecie co, im się włączyło. Chciałam ściszyć jeszcze telewizor, ale to nic, nie pamiętam kiedy nagrywałam.
Ignasia coś dopadło, brzuch go bolał, tak jakby jeli tufka, no minęły 2 dni i na razie nas nie bierze, więc nie wiem, co to było. Wydaje mi się, że już wczoraj byśmy odczuwali jakieś, wiecie, dolegliwości. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Teraz Stasiek jest też na wycieczce. Pojechali na takie warsztaty robienia pizzy i też kulki, no wiecie, taki, jak to się nazywa? Dobra, figloraj taki, wiecie, o co mi chodzi. No więc jest na wycieczce, też miałam wątpliwości, mówię, kurczę, no ale wczoraj nic nie było, dzisiaj nic nie było, nic nas nie bolało, więc wydaje mi się, że tylko Ignaśka po prostu złapało. Więc Stasiek dobrze się tam bawi, pani właśnie wysyła zdjęcia, dzieciaki po prostu czerwone takie na buziach, że szok. No i tak, stwierdziłam, że będziemy kontynuować, jest dzisiaj piątek, więc za chwileczkę będzie weekend. Chłopcy też mieli wolne właśnie przez te 3 dni, bo były egzaminy ósmoklasistów. Więc tak, Ignaś jakby się wychorował akurat w tych dniach wolnych, no i może śmiało iść. Powiem wam, że on od początku roku ma 100% frekwencję. Jeszcze nie było takiej sytuacji, wiecie, żeby się jakoś tak rozchorował i żeby nie szedł do szkoły, więc fajnie. Nie ma żadnych zaległości, nie musiał, wiecie, nadrabiać. Z tego się bardzo, bardzo cieszę. Na TikToku zobaczyłam, że dziewczyna poleca ten olejek. Jest on niby bardzo podobny do takiego z Sephory, który kosztuje 100, a ten na promocji kupiłam za 15,99. Bez promocji wydaje mi się, że z 20-22 zł może kosztować. On jest chyba w Hebe, w Rossmanie. Ja akurat kupiłam w Rossmanie. I było też, że jak kupi się taki produkt, no to ma się jakiś tester XXL. Spytałam się pana, ale niestety już nie było, więc no... Szkoda, szkoda, ale wiecie co, dziewczyny też często tak robią, że przychodzą kilka razy i po prostu biorą to na masę, a później jeszcze sprzedają na Elixie. Dla mnie to jest po prostu tragedia, nie rozumiem tego i dla mnie to jest śmieszne, no ale nic, trudno, nie mam. I powiem wam, że on przepięknie pachnie, ale moim zdaniem krótko. Jak od razu się nałoży ten olejek, to było czuć, nawet chłopcy mówią, jejku, jak przychodzisz to czuć, ale później już ja tego nie czułam. Wiśnia, cytryna, kokos, puder, tutaj mamy drzewo sandałowe i wanilia, no zapach jest przepiękny, tak. Takie lato, po prostu taki olejek do opalania, no rewelacja, ale czy on się utrzymuje długo, no nie wiem, jeżeli macie, to dajcie mi znać, może po prostu ja po czasie jakby tego nie czuję już, nie wiem, nie mam pojęcia, ale no fajnie, fajnie naprawdę pachnie, czekajcie, ojene, no i cena jest naprawdę spoko. O, tak się prezentuje ta buteleczka, nie jest wcale mała jak na taki olejek, wiecie, do włosu, ja tak nakładam od połowy mniej więcej. Więc tak, jeżeli byście chcieli sobie taki zamiennik, ten żółty, nie wiem jak on się nazywa, taki żółty z Sephory olejek, on jest taki rozsławiony, ale nie mam pojęcia jak się nazywa, no to on kosztuje około 100, a ten macie za 16 ziko teraz w promocji. Jak już wam pokazuję, co kupiłam w ostatnim czasie, to jeszcze pójdę wam pokazać coś do domu. Gdzie to położyłam? Przed sekundką myłam też podłogi. To jest płyn uniwersalny, więc ja go też dodałam do mycia podłóg. Jest to fabuloza. Fabuloza, o zapachu wiśni, więc tak, skusiłam się na taki, pachnie spoko i tutaj mamy ile? Litr chyba? 1 litr, tak, i on chyba kosztował, jak się nie mylę, dyszkę, Ruby tutaj mi urzęduje i jeszcze wam pokażę taki szybki haul z Sinseya, kupiłam też Stasiowi w Martes Sport takie skarpetki, bo dzisiaj musiał mieć właśnie na te kulki antypoślizgowe i powiem wam, że 2 dychy, 1 para skarpetek. Ostatnio jak jechał właśnie na urodzinki, też musiał mieć, bo tam było w regulaminie, to kupiłam mu takie świąteczne akurat i były antypoślizgowe, a teraz nigdzie nie mogłam w Pepco znaleźć, więc no musiałam wydać 2 dyszki. No ale cóż poradzić. Ignaś prawdopodobnie jutro jedzie na komunię tam z Dawida rodzicami. Ło! Więc no zaopatrzyłam go w jakieś, wiecie, rzeczy i tutaj ma 3 pary skarpeteczek, jeszcze ma 1, ale dzisiaj założył taką czarną, one są z Pepco, chyba dyszkę kosztowały. Spoko, bo nie są takie, nie będą obcierać, nie są aż takie niskie, wiecie, bo ostatnio kupiłam Staśkowi, bo on bardzo chciał białe skarpetki, bo wiecie, Dawid nosi białe skarpetki i on też musi mieć stopki białe, no i go później obtarły w butach, więc te są troszeczkę jakby wyższe i te spodenki są rewelacyjne, zobaczcie, fajne, takie luźne, fajny krój. Naprawdę ekstra wyglądają. Spodenki, on, nie wiem czy je przymierzał, aha, przymierzył jedne na drugie i one też są takie luźniejsze, ale mówię, dobra, spoko, ja lubię w ogóle taki styl luźniejszy, więc i te są trochę luźniejsze i te, ale wyglądają ogólnie spoko. I one były za 19,99, takie zwykłe i one mają tutaj taką, o, widzicie? Nie, jak to się, taki gofrowy? Nie, może nawet nie go, no takie, wiecie, w krateczkę. Więc takie spodenki. No i te bluzki są rewelacyjne. Ja nie wiem, czy ja sobie największego rozmiaru nie wezmę. Zobaczę, czy będą na mnie dobre. Ale na chłopięcym są takie bluzki. Uwaga.
A z tyłu, ja nawet na podwórką taką chciała, żeby wiecie, wyjść, są ze SpongeBobem. Po prostu przepiękne. Fajny krój, bo te ramiona są obniżane i ja takie najbardziej lubię. I wydaje mi się, że one po prostu najlepiej wyglądają. Więc jak widzę tylko na Ignasia takie, to, to biorę. A tutaj jest druga, taka żółta, bo Ignaś naprawdę bardzo ładnie wygląda w takim żółtym kolorku. Więc ona prezentuje się tak. Też taka luźna. I też mogłam wziąć kurczę o rozmiar mniejszą, bo one są mega, wiecie, takie oversize'owe. Ale no, też wygląda spoko. Za każdym razem się nacinam, bo zamawiam często online na Sinseju dla chłopców bluzki. Już któryś raz mu biorę takie duże, za duże po prostu te koszulki, no ale to nic. I z racji tego, że miał piękną koszulę z Shein, z takimi tutaj wstawkami, no nie wiem jak mam to nazwać, ale uplamił gdzieś tutaj na plecach, ma taką kreskę, no ale na komunii trzeba wyglądać elegancko, więc jak zobaczyłam, że jest rozmiar, no to wzięłam na niego białą, zwykłą koszulę, mówię, będzie też na zakończenie roku, bo już się zbliża wielkimi krokami. Powiem Wam, że one są takie, no takie pół na pół, fajnie jakby była trochę grubsza, mniej trochę prześwitująca, ale no wzięłam to, co było po prostu i tyle. Ona kosztowała 29,99. Ja nie wiem, oni często mają jakieś apele w szkole. Później Ignaś, ostatnio mu zapomniałam właśnie też zapakować na zmianę, jakby żeby się przebrał w normalną koszulkę. Uplamią, nie da się tego doprać. Silu nie mam teraz do plam, niczym innym nie schodziło. Kupiłam domol jakiś taki ze szczoteczką w Rossmanie. Nic nie zeszło, więc lipa. Ale tak, to by były takie zakupy nasze z Sinseya dla chłopców. Ja bardzo lubię ten sklep. Ceny są tam rewelacyjne. Tak jak mówię, moi chłopcy często plamią. Często nie da się tego wszystkiego doprać, więc no rzadko kupuję w Zarze czy gdzieś w innych sklepach, bo jest dużo drożej. Wiem, że jakość jest też fajna, bo są takie porządne, ale no u mnie nie opłaca się wydać na koszulkę z krótkim rękawkiem dla chłopców 6 dych, ponieważ oni założą raz, dwa i później nie będzie się dało tego za nic doprać. Więc ja wolę kupić taką za 15 zł i później po prostu nie jest szkoda, że wydałam dużo więcej kasy. No i kochani, miałam nagrywać vloga, ale leżę w łóżku. Czuję się przeziębiona, teraz nie wiem, czy to jelitówka od Ignasia, jeżeli to była jelitówka, czy to może wirus od Dawida, bo też od poniedziałku do czwartku, czyli do wczoraj leżał w łóżku i się źle czuł, więc no, zobaczymy jak to się wszystko rozwinie, już wolałabym mieć wirus niż jelitówkę, więc trzymajcie za mnie kciuki, a ja się z Wami chcę pożegnać, wstawię Wam tego vloga, dziękuję za oglądanie, widzimy się już niedługo, buziaki, pa, pa.